przy okazji rzuciłem wam mojego fejsika PvP Wicked. Bardzo dobry protos, znaczy się bardzo dobry. Skądś go kojarzę. Dobra. Oczywiście ma Pantiga Shipyard. Już wydaje mi się jest. Nie wiem, czy jest. Nie jestem pewien, czy w Wings of Liberty, ale Pertode są tylko cross spoty, czyli na krzyż. No i trzeba szczególnie uważać na proxy gatey. Lubią się zdarzyć na tej mapie. Jest dużo miejsc do tego zapraszających do tej gry, do tego stylu. No jak każda inna strategia jest dobra, tak? Łatwo bardzo wygrać przeciwko temu, jeśli się to wyskautuje. Ale też bardzo łatwo przegrać, jeśli się tego nie wyskautuje, więc jest to dość zbalansowane, wydaje mi się. Dobra, mamy pierwszego pylona. Generalnie nie mam pomysłu na PvP w tym matchupie. Dość często gram Zealot, Stalker, Mothership, Rasha, jeśli można to tak nazwać, którego wam zaprezentuję właśnie. Generalnie chodzi o to, żeby swojego przeciwnika opóźnić w jakikolwiek sposób. Opóźnić bądź wygrać. Zdarzało mi się również wygrać tym właśnie pushem. Generalnie chodzi o to, żeby właśnie wyskautować, co nasz przeciwnik gra i zareagować na to jak najszybciej. Dobra. Robotnica nie poszła skautować, bardzo dobrze. Czasami popełnia ten błąd i skautuje tą pierwszą robotnicą po gatewayu. A to jest duży błąd, bo wtedy nie jesteś w stanie na przykład postawić w tempo Cybernetic Score. Ok, mamy już robotniczkę u nas. Ten build jest dość popularny, teraz ma bardzo ładne otwarcie. Chodzi mi o dwa gazy po pylonie, a nie gaz, pylon, gaz. Generalnie różni się to tym, że mamy bardzo dużo gazu i możemy zainwestować w różnorakie technologie. No i one po prostu dają nam bardzo dobry początek. Mówię tutaj oczywiście o Dark Templarach. Mówię tutaj o Dark Templarach, o Stargate'ach, o Robo, o ekspansji, także jest to bardzo, bardzo otwarte. Nie wiem, co próbuję, ale wydaje mi się, że będzie grał Forgate'a w tej chwili. Proba nie uciekła. Gdzieś się czai. Jest mały push od strony mojego przeciwnika, zatem powinienem sobie spokojnie poradzić jednym stalkerem. Dobra. No i oczywiście teraz. Aha, nie atakuje mnie zatem. Ja zaatakuję jego. Dobra. Mniej więcej wygląda to tak. Postawił mi tego pylona, gdyż widzi, że mam tylko w tym miejscu pylony, więc bardzo mądrze zagrał. Widział ewentualną technologię, jaką wybiorę. Poświęcił stamina raub, czyli mówi mi to, że jednak nie ma zamiaru w jakiś sposób mnie agresywnie przyciąć. A właśnie. Miałem skautować tym Mothershipem, to jest duży błąd mój. Mamy Stargate'a z Void Rayem w drodze. Robo nie jest wskazane w tym wypadku, a raczej gra się też Stargate'a. Trzy gateway, sprawdzę, czy to jest gateway, czy... Tak, to jest gateway. Ła, nie mam pylona. Niedobrze.
bardzo niedobrze. Mamy zaloty. Znaczy, że to są jedyne zaloty, jakie on tutaj posiada. Także nie jest źle. Znaczy, kolega oczywiście mogłoby być zdecydowanie lepiej. Mam ekspansję. Nie wiem, czy więcej straciłem ja, czy on, aczkolwiek na pewno straciłem Incom. On ma otwarty build do Void Rei. Zatem jest niedobrze. Przydałby się oczywiście jakiś... A w sumie nie boję się Void Rei. Czyli będę robił zaloty. Raczej najbardziej się obawiam Dark Templarów, które mi oczywiście nie grożą, gdyż zagrał Stargate'a. Zatem jest dość dobrze. Potrzebuję teraz po prostu dużo wojska. Spróbuję wysnajpować. O właśnie, jego wojska. Nie mam tego za dużo. Jednak zdecydował się na jednostki Gateway'a. Już jest. Nie jest źle, straciłem tylko dwie robotnice. Bardzo dobrze, potrzebuję na pewno teraz więcej jednostek. Aha, on ma Fargate. Tutaj ma dziadostwo całe. No szkoda, gra Olina. Nie sądzę, żeby zaczął budować ekspansję. A czykolwiek mogę się dziwić. Mam 24 robotnice. Maksymalny income. Jest po mojej stronie raczej. Teraz po prostu nie powinienem tego stracić i robię duży błąd wychodząc. Sprawdźmy Pylona. Ustawmy ekspansję. Szkoda.
Tu jest pylon. Trzeba go ściągnąć. Możecie iść. I am the voice. Justice speak. We are one. We are the blade. You require my skills. Cole, I am here in the shadows. It shall be as you find. Na pewno już warpuję kolejne jednostki. Teraz się obawiam raczej Blinka. Bądź. Sądzę, że widział tą robotnicę, ale postawię. Gazów? Aha, dobra. Ma ekspansję. Trochę już z niej wydobywa. Nawet bardzo trochę. Gra Blinka. Przydałby się mu ukrócić ekonomię, ale potrzebuje jednostki do obrony. Z racji, że ma Mothershipa, mogę wnioskować, że nie ma Aira, w sensie Robotics, ale nie będę ryzykował. Nie będę stawiał Twilight Council specjalnie po to, żeby zagrać Dark Templary. Ojej, Supply Block. Nie robimy Supply Blocków. Nie patrz się tutaj, mamo. Nie znam cię. Ja też cię kocham. Straciłem znacznie za dużo robotnic. Szkoda. Znaczy powiem, nie jest źle. Stracił całe swoje wojsko. Zatem teraz wystarczyłoby go przycisnąć. Oczywiście ma. Harfonik. O, nie mam pylonu. Nie wiem, czy powinienem się pchać teraz do niego. Sprawdzę po prostu, czy ma czwartą, trzecią. Starałem się nie moczyć. Jednak ma trzecią. Justice.
Aha, aha, dobrze. Powinienem go przycisnąć teraz. Muszę odwrócić jego uwagę, gdyż on będzie chciał mi mnie tutaj złapać. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Jednak nie. Aha, idzie do mnie. Bardzo dobre posunięcie. Nie zdążył. Dark Templary. Mam to obserwera? Mam. Nie mam. Jest, nie, spoko, spoko. Cieszymy się. Zapewne on będzie teraz polował na mojego obserwera. Potrzebuję najlepiej jakąś dobrą pozycję do bitwy. Sądzę, że tutaj nie ma ekspansji, bo by zabił mnie już tego pylona. Sprawdźmy jego maila. Oj, tu czeka. Tu czeka. Idźmy do niego więc. Nie wyglądało to tak źle. Aż mi oko zaswędziało. Dałoby się już jakieś coś. Nie ma trzeciej. Przynajmniej w tym miejscu. Wciąż produkuje archony. Na pewno ma lepszą kompozycję ode mnie. Dark Shrine. Oczywiście ma Forge, ale nie ma. Ma plus jeden. Ja poczekam na swojego. Templar Archives i wyruszę do niego z archonami, gdyż to one lubią się tutaj namieszać. No, chłopaki, lecicie. Raczej mam lepszą pozycję wojska. Tak. Ciekawa gra, powiem wam szczerze. Muszę sprawdzić kompozycję swojego przeciwnika. Mam bardzo duży problem właśnie ze skautowaniem mojego przeciwnika. A, niepotrzebne. Tutaj przydało mi się pylonik. Tutaj kanonik oczywiście. Parę stalkerów, nimi się nie martwię. Reinforcing silence.
O, idzie. Nieczysta dusza. Nie zabierzesz moich ładnych robotnic do siebie. Czysta dusza. Zobaczmy, jaką ma kompozycję wojska. Ma już plus 2. No możesz... No za chwilkę. Potrzebuję na pewno teraz więcej archonów. Nie spróbujmy zaekspować piątą. Wartą, przepraszam. Troszkę przesadziłem z robotnicami, ale... Na pewno potrzebuję troszkę więcej gateway. A w sumie przydałby się również i takie plus 1. Ma dużo archonów, parę stalkerów. Co jest najlepsze na to? Archony. Gdzie ta ladacznica poszła? Chodź. Wysypuje się. Co tu zrobimy? Wydraje? A nie, tutaj nie trzeba aż tylu. Chce mi okrążyć, bardzo mocno. No to on litwa. Trochę archony nie sięgają swojego prawidłowego celu. Dziwię się, dlaczego nie użył Blinka, ale to on gra Protosem, nie ja. Jeszcze tutaj obserwerek, tutaj jeszcze jeden, tutaj. Także gra dość równa, a raczej wygrana przeze mnie. Tutaj ma ekspansję, to dziadyga. Teraz trzeba sprawdzić. Może zagram też Blinka. Nie będę go gonić przecież całą mapę. Nie potrzebuję robotnic.